Cześć kochani, witam Was serdecznie, Wasz Soul Voice z tej strony. Dziękuję za wszystkie łapki w górę oraz za nowe subskrypcje. Dziś opowiem Wam o wapniu, chociaż go wszyscy znacie i powiedzmy dużo o nim wiecie, to jednak czasem o nim zapominacie. Dlatego warto przypomnieć sobie kilka ważnych, istotnych rzeczy. Bardzo ważne jest uzupełnianie ewentualnych niedoborów wapnia u dzieci. Pierwiastek ten bowiem odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu krwionośnego, szkieletowego i, słuchajcie, mięśniowego. Potrzebują go szczególnie dzieci w fazie szybkiego wzrostu. Mam tu na uwadze od 8 do powiedzmy 9, no 10 roku życia i przez cały okres po prostu dorastania aż do 17 roku życia, i to podkreślam. Niedobory wapnia mogą prowadzić do wad postawy przede wszystkim, problemów z krzepliwością krwi, deformacji i zwiększonej łamliwości kości waszych dzieciaków, próchnicy, a u niemowląt późnego ząbkowania i chodzenia. Dzieciom od 2 do 4 roku życia najłatwiej jest podawać wapń w formie syropku, a tym samym nie można zapominać, że wapń odgrywa ogromną rolę w naszym organizmie. Dlatego też należy zadbać, aby składnik ten był dostarczany na odpowiednim, kochani, poziomie wraz z odpowiednią dietą, oczywiście. No cóż, warto jednak jeszcze wspomnieć o tym, że wapń jest również składnikiem kosmetyków i znajdziecie go w wielu różnych, na przykład maseczkach do twarzy, kremach przeznaczonych do cery naczynkowej czy też trądzikowej. I przez wchłanialność przez skórę również jest, kochany, wapń dostarczany. No cóż, nic dodać, nic ująć. O wapnie będzie tak bardzo króciutko dzisiaj, ponieważ co tu dużo mówić, jest on bardzo potrzebny. I niestety taka jest prawda. No cóż, dodam jeszcze, że bardzo ważne jest uzupełnianie ewentualnych niedoborów wapnia u dzieci. Pierwiastek ten odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układów, tak jak wspomniałam, krwionośnego, szkieletowego i mięśniowego, i o tym trzeba zawsze pamiętać. Przyswajalność wapnia z przyjmowanych produktów wynosi około między 10 do 40%. Na biodostępność z kolei wapnia wpływa, moi drodzy, bardzo wiele składników. Cóż tu jeszcze mogę dodać? Na przykład istnieje też wiele czynników, które odpowiadają za zwiększone wchłaniania wapnia, i należą do nich na przykład niektóre aminokwasy, jak laktoza czy też inulina. Bardzo ważne jest przyjmowanie wapnia dla nas wszystkich. Cóż jeszcze, kochani? No nic, w każdej diecie musi być dostarczany również wapń, ponieważ niestety nie mamy go w organizmie za wiele, a jeśli mamy, no to już musimy się nad tym zastanowić. Dobrze jest czasami sprawdzać po prostu ilość w naszym organizmie suplementów czy pierwiastków i minerałów oraz witamin. Możemy zrobić różnego rodzaju testy w laboratoriach, jest bardzo dużo metod, i jeżeli będziecie zainteresowani sprawdzeniem czegoś takiego, wystarczy wejdziecie na jakąkolwiek stronę internetową laboratoriów prywatnych, gdzie będą podane różnego rodzaju metody oraz ceny. Czasami naprawdę warto wiedzieć, bo można się zdziwić, że nam właśnie pewnych rzeczy brakuje, których się zupełnie nie spodziewaliśmy. Dodatkowo, kochani, wapń może też działać pozytywnie w przypadku stanu przedrzucawkowego, czyli poważnego schorzenia, w którym u kobiet, powiedzmy, w ciąży rozwija się nadciśnienie oraz problemy z nerkami, które to, kochani, z kolei powodują rozlanie się białka do moczu, i jest to główną przyczyną chorób oraz śmierci kobiet w ciąży i ich noworodków. I to chciałam zaznaczyć. Niektóre, na przykład, badania wykazały, że uzyskanie zaleconego spożycia tego wapnia może zmniejszyć, kochani, ryzyko wystąpienia wysokiego ciśnienia krwi, czyli nadciśnienia. I zdaniem specjalistów, stosowanie diety bogatej w beztłuszczowe i niskotłuszczowe produkty mleczne, warzywa, owoce obniża, kochani, ciśnienie krwi. Bardzo ważne jest uzupełnianie ewentualnych właśnie niedoborów wapnia.
O tym należy, kochani, pamiętać. Cóż mogę dodać? Badania wykazały, czy suplementy wapnia lub diety bogate w wapń mogą również obniżyć ryzyko zachorowania na przykład na raka czy raka jelita grubego lub odbytnicy. Niestety, według, kochani, specjalistów, zwiększa się też ryzyko zachorowania na raka prostaty. Dotychczasowe badania nie dają jednakże jednoznacznych odpowiedzi. No cóż, należy brać pod uwagę, że rak rozwija się przez wiele lat i nadal potrzebne są niektóre badania też wskazujące, że wystarczająco dużo wapnia może zmniejszyć na przykład ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych oraz udarów mózgu. Co ciekawe, inne badania wykazały, że duże ilości wapnia szczególnie wpływają niekorzystnie i mogą powodować, kochani, problemy z pamięcią oraz miażdżycę. Odpowiednie spożycie z kolei witaminy D oraz wapnia, a także regularne ćwiczenia, słuchajcie, zarówno ćwiczenia z obciążeniami, takie jak chodzenie, bieganie, jak i ćwiczenia, słuchajcie, oparte, takie jak kalistenika z obciążeniami, są niezbędne do utrzymania właśnie zdrowych naszych kości przez całe życie. I witamina D w połączeniu z wapnem też daje dużą poprawę. Do pogorszenia się właściwości kości dochodzi również, kochani, w ramach normalnego procesu starzenia się, w szczególności u kobiet po menopauzie z powodu zmniejszonej ilości estrogenu. Wiele czynników, kochani, zwiększa też ryzyko rozwoju osteoporozy, w tym bycie nieaktywnym lub w podeszłym wieku na przykład, czy też palenie papierosów. Wap jeszcze wpływa pozytywnie na leczenie takich schorzeń, jak na przykład właśnie, o której przed chwilą wspomniałam, osteoporoza, będąca chorobą kości u starszych osób, szczególnie kobiet, w przypadku której kości, kochani, stają się takie porowate, kruche i bardziej podatne na złamania. Kiedy spożycie tego wapnia jest niskie lub wapń słabo się wchłania, dochodzi właśnie do rozpadu kości i ponieważ nasz organizm wykorzystuje zgromadzony wapń do otrzymania normalnych funkcji biologicznych, to właśnie tak się dzieje i do pogorszenia się właściwości kości dochodzi również w ramach normalnego po prostu naszego procesu starzenia. Tak jak już wspomniałam, cóż jeszcze? Hiperkalcemia to nic innego, kochani, jak nadmiar z kolei wapnia w organizmie i zbyt wysoki poziom tego pierwiastka w naszym organizmie również może mieć negatywne dla nas skutki. Wśród objawów nadmiaru, wspomniałabym, tego wapnia, możemy wymienić na przykład nudności, brak apetytu oraz zaparcia, kochani. Dodatkowo jeszcze powiedziałabym, zbyt duże stężenie wapnia objawić się będzie gorszym wchłanianiem w ogóle cynku oraz żelaza z pożywienia, a to jest niezbyt dobre dla naszego organizmu, więc należy, kochani, o tym pamiętać. Myślę, że dość sporo już wiecie o wapniu i jego zapotrzebowaniu. Bardzo ważne jest uzupełnianie, jeszcze raz powtarzam, wapnia u dzieci, jak i u osób dorosłych. Niedobory wapnia mogą również sprawić, że dojdzie do zaburzenia przypomniało mi się krzepliwości, kochani, krwi, co w konsekwencji prowadzić będzie do krwotoków, na przykład z nosa, różnego rodzaju siniaków i widocznych na przykład na powierzchni skórych zabarwień takich siniakowatych. Mogą też występować, kochani, lekkie skurcze. Niestety, co chciałam jeszcze dodać, to nie koniec negatywnych skutków niedoboru wapnia, ponieważ do listy dodać, słuchajcie, możemy jeszcze odrętwienia kończyn, napady duszności, powiedziałabym jeszcze wynikające ze skurczów mięśni przełyku na przykład oraz gardła, problemy z połykaniem. Tak, tutaj wiele osób może mieć z tym problem i jednocześnie wzrasta też szansa na złamanie kości, oczywiście jak tego wapnia nie ma, bo dochodzi do zaburzeń mineralizacji naszych kości, no co tu dużo mówić, co w przypadku szczególnie osób dorosłych i starszych, przepraszam, może oznaczać, no niestety, chcąc nie chcąc, tą niechcianą osteoporozę, a u dzieci chciałam przypomnieć na przykład krzywicę. Cóż jeszcze?
Hipokalcemia chyba wspomniałam, czyli to jest bardzo niski poziom wapnia w organizmie. W większości, słuchajcie, przypadków jest bezobjawowy. Zdarza się jednak, że przy skrajnych niedoborach dochodzi do problemu z układem nerwowym oraz układem mięśniowym. Moi drodzy, cóż jeszcze? Choć wapń jest bardzo ważny, trzeba również o tym wspomnieć, że wapń łagodzi również alergię. To niepotwierdzone jest tak naprawdę badaniami naukowymi, ale wiele osób o tym mówi, że przy przyjmowaniu wapnia alergie w pewnym stopniu się tak jakby zmniejszają. Ponadto nie należy stosować go razem na przykład z lekami antyhistaminowymi, ponieważ może on osłabić ich działanie, więc tutaj myślę, że to może być bardzo ważne. Przypomniało mi się właśnie teraz. Pamiętajcie, nie stosujcie, kochani, wapnia z lekami antyhistaminowymi, bo niestety te leki mogą nie zadziałać, a są bardzo ważne dla niektórych osób. No cóż, nasz kochany wapń jest w ogóle składnikiem mineralnym obecnym w organizmie człowieka i jest, kochani, niezbędny do jego prawidłowej funkcji czy też działania. Jego prawidłowy poziom zapewnia nam, kochani, zdrowie, siły witalne oraz, powiedziałabym, dobre samopoczucie, dlatego warto zadbać o zbilansowaną dietę, moi drodzy, która właśnie dostarczy nam odpowiednią ilość tego cennego i jak znaczącego w naszym życiu, kochani, pierwiastka. Nic ująć, nic dodać, moje ulubione stwierdzenie o wapnie czy też wapniu wiecie już wszystko. Jak układacie swoją dietę? Sprawdźcie proszę, czy nie zapomnieliście o suplementacji wapnia, ponieważ jest to bardzo ważne. Dobrze zbilansowana dieta to, kochani, podstawa, a pierwiastki, minerały, zawsze będę Wam to powtarzać, są numer jeden i niestety, mimo to, że wydaje nam się, że tą dietę mamy dobrze ułożoną, czy nawet pomógł nam dietetyk, no, uważam, że trzeba po prostu jeszcze dołożyć wszelakich starań, żeby to nasze zdrowie poprawić. A witaminy, słuchajcie, minerały, wapń między innymi jako pierwiastek jest bardzo ważny i musi po prostu w naszym organizmie się znajdować jego odpowiednia ilość. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, zapraszam Was, kochani, do odsłuchania kolejnych filmików o minerałach, witaminach, suplementacji. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu się one Wam przydadzą i przypomnijcie sobie informacje, które już być może posiadacie. Uściski, przesyłam jak zawsze pozytywną energię wszechświata i życzę Wam dużo zdrówka, radości i uśmiechu każdego dnia. Trzymajcie się, pa, pa, cześć!